Cześć! Dziś pokażę Wam, jak wywołać film 16 mm w domowych warunkach. Wywoływać będę Kodaka 7222XX, czyli czarno-biały negatyw, który naświetliłem parę dni temu. Postaram się przybliżyć Wam, co będzie potrzebne do wywoływania, jak ten proces przebiega i co możecie zrobić dalej, gdy taśma jest już wywołana. W pierwszej kolejności potrzebny nam będzie korex. Ten mieści aż 30 metrów taśmy naraz. Następnie potrzebna będzie chemia. Szukając informacji na temat dedykowanego wywoływacza, znalazłem, że jest nim Kodak D96. Jednak średnio chce mi się bawić w zakup odczynników i składanie wywoływacza od zera. Tak się składa, że pod ręką mam opakowanie fotograficznego Ilforda ID11 do rozrobienia na 5 litrów. Czy ten wywoływacz zadziała z filmem 16 mm? Cóż, przekonajmy się. Utrwalaczem będzie Fomafix od Fomy, albo Fotonowski U1, jak kto woli. Zacznijmy od wyjęcia naświetlonego filmu z naszej kamery. Teraz pora na założenie filmu do koreksu. Uwaga! Zawsze pamiętajcie, by zakładać film do koreksu w całkowitej ciemności. Mój Kodak jest cały czas bezpieczny w światłoszczelnym pudełku. Zamiast niego, w celach demonstracyjnych użyję starego i dawno już prześwietlonego filmu. Film zakładamy emulsją na zewnątrz. Zaczynamy od włożenia końcówki taśmy w widoczną szczelinę. Następnie musimy ułożyć taśmę w rowku na dolnej części szpuli. Jak tylko się to uda, możemy założyć górną część szpuli i przykręcić ją. Teraz nie pozostało już nic innego, jak kręcić szpulą, aż film się nawinie. Prawidłowo nawinięty film powinien mieć równe odległości między sobą. W ciemności można sprawdzić to, przejeżdżając od góry palcem po kolejnych warstwach nawiniętego filmu. Gdy już upewniliśmy się, że film jest prawidłowo nawinięty, możemy włożyć go do koreksu. Do sprawdzenia pozostała kwestia, jak długo wywoływać film. Naświetlałem go jako 250 ASA, co w połączeniu z rozcieńczeniem wywoływacza powinno dać 10 minut wywoływania. Zaczynam od wlania 2 litrów wywoływacza. I włączenia stopera. Niemal natychmiast po wlaniu wywoływacza należy poruszać szpulą przez 5 sekund. Pozwoli to na zlikwidowanie osiadłych na filmie pęcherzyków powietrza. Szpulą obracam co 20 sekund, aż do końca wywoływania. Gdy wywoływanie dobiega końca, zabieram się za zlanie wywoływacza z powrotem do butelki. Następnym krokiem jest przerywacz. Wlewam go na 50 sekund. Po jego wylaniu pozostaje już tylko utrwalacz, który też wlewam na 10 minut. Od czasu do czasu poruszam szpulą i potrząsam nią. Po 10 minutach utrwalania ciekawość zwycięża i otwieram koreks bez wylewania utrwalacza. Zlewam utrwalacz z powrotem do butelki i zaczynam żmudny proces płukania. Na tym etapie można zaspokoić swoją ciekawość, rozwijając kawałek taśmy i patrząc, czy coś wyszło. Oczywiście jest to negatyw, łatwiej byłoby obejrzeć pozytyw. Po upewnieniu się, że cokolwiek wyszło, można kontynuować płukanie. Dobrze byłoby zostawić koreks pod bieżącą wodą na 5 minut. Parę kropel płynu do mycia naczyń na koniec pozwoli uniknąć zacieków. Po wypłukaniu pozostaje chyba największa gimnastyka do wykonania, czyli suszenie filmu. Podobno całkiem dobra w tym celu jest składana suszarka do prania.
Ja dysponuję perelowskim systemem linek podwieszanych pod sufitem, który też nie jest najgorszy. Niezwykle ważne jest, by suszyć film emulsją na zewnątrz, tak by niczego nie dotykała. Jest to najlepszy moment na sprawdzenie, czy wywoływanie powiodło się. Film zostawiamy aż wyschnie, co w praktyce wynosi około 6 godzin. Po wysuszeniu możemy nawinąć film z powrotem na szpulkę, zaczynając od końca. Film nawijamy emulsją, czyli matową stroną na zewnątrz. Po zwinięciu filmu pozostaje pytanie, co dalej? Cóż, możecie wysłać swój film do zeskanowania albo zrobienia kopii pozytywowej do oglądania na projektorze. Możecie też rozważyć rozbudowę swojego filmowego zaplecza o parę przydatnych rzeczy. Niektórymi z nich będą przewijarka i sklejarka. Obie te rzeczy okażą się niezwykle pomocne przy doklejaniu kolorowych rozbiegówek. Zieloną naklejamy na początku filmu, a czerwoną na jego końcu. Na rozbiegówce możecie napisać tytuł swojego filmu. Warto pamiętać także o dacie. W końcu pamięć bywa zawodna. Tak przygotowany film można już wysłać do zeskanowania. Ja swój film zakładam na domowej produkcji skaner, który klatka po klatce skanuje obraz do postaci cyfrowego pliku gotowego do obróbki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wywoływanie czarno-białego negatywu 16 mm. Jeśli chcecie zobaczyć film, który wywołałem, to po prostu kliknijcie w miniaturę na ekranie. A jeśli macie jakieś pytania albo uwagi, to podzielcie się nimi w komentarzach.